punktami karnymi. Kolejnym zawodnikiem z numerem startowym 6, który zbliża się do stanowiska spikera, czyli wjeżdża na parku, jest Rafał Rupaszyński i Joanna Krytkowska. Witamy bardzo serdecznie. Dajemy sygnał do startu. Jak wspominałem na poprzednich zawodach, jest to bardzo dynamiczny zawodnik ligi, który jeździ szybko i widowiskowo. Bardzo prosimy również i dzisiaj kontynuować tą swoją tradycję. Myślę, że będzie nam się bardzo miło to oglądało. Oczywiście dajemy czas 40 sekund na przygotowanie się do startu. Mimo krótkiego startu w lidze, zaprzęg Rafała Paszyńskiego uplasował się po 4 przejazdach na 3 miejscu, czyli dzisiejsze widowisko może być dla niego również walką o podium. Zawodnik przejechał, widać, bardzo dynamicznie linię startową i rozpoczął bardzo dynamiczny przejazd. Pierwsza, praktycznie w galopie rozpoczął, ale teraz troszeczkę widzę, konie się zdenerwowały, musi robić w lewo nawrót. Być może za ostro ściągnął konie, koniec nie wszystko lubią to, co lubi luzak, ale zawodnik sobie opanował sytuację i dalej w galopie kontynuuje przejazd. Czyli w galopie najeżdża na przeszkody te dosyć trudne. Świadczy o tym, że ma tą profesję sportową dobrze opanowaną i kontakt z koni wspaniały, czyli następne przeszkody są prawidłowo pokonane. Jak do tej pory czysty i najbardziej dynamiczny przejazd z tych, które do tej pory żeśmy oglądali. Pierwsza rzutka na ostatnim segmencie tej przeszkody. Przeszkoda numer 7. Konie jadą w galopie. Przeszkoda numer 8 kolejna. Również czysto przejechana. Następna 9. Przeszkoda również czysto. Zbliża się zawodnik przez 10 i będzie najeżdżał na tą imitację wody. Konie nie bały się niczego, poszły jak morza. W dobrym galopie, czyli mamy 10 przeszkodę zaliczoną. Przeszkoda 11, do której się będzie zbliżał zawodnik. 12 przyjeżdża prawidłowo. Jest to przeszkoda wieloszłonowa, ta 12 przeszkoda i ostatni element poszedł również prawidłowo. I ta stała przeszkoda 13. Mamy nadzieję, że troszeczkę zawodnik zwolni, ale nie za bardzo widać, że takim zebrany. O, i to jest właśnie to, ale szybciutko skorygował swoje błędy. Mamy 5 sekund karnych za rzucenie piłeczki, jest ta dynamiczna jazda, ale widzę, że jednak w konsekwencji będzie opłacała. Zawodnik dobrze sobie radzi, dobrze pracuje z hamulcem, jednak troszeczkę pogubił prawie mapę, ale poprawił się szybciutko, opanował sytuację i już zakończył tą trudną przeszkodę. Mimo, że była z drobnymi problemami, ale poszła dosyć szybko, dynamicznie. I 14 przeszkoda przejechana prawidłowo, nawrót na lewą rękę i 15 przeszkoda, która będzie ostatnią przeszkodą i zbliżają się do ostatniej bramki. I dziękujemy uprzejmie, bardzo dynamiczny przejazd.